Hej, cześć, witajcie ludziska, witam was w pierwszym odcineczku z Bloons Monkey City. Dzisiaj rozpoczynamy sobie gierkę mobilną na tym kanale, mianowicie ostatnio zainteresował mnie filmik Umanoika z Bloons City Battles. Mianowicie ostatnio grałem sobie w Monkey City na swoim koncie na komórce i naprawdę gra mnie kiedyś wciągnęła. Postanowiłem teraz do niej wrócić, zaprezentować wam tę gierkę. Mam nadzieję, że ona wam się spodoba. Każdy z nas chyba w dzieciństwie grał w Bloonsy, w grę przeglądarkową, tam gdzie małpki walczyły z balonami, ze sterowcami i z innymi podobnymi. Tutaj już firma się rozwinęła i zaczęła niedawno tworzyć gry mobilne, właśnie takie jak Monkey City i TD Battles. Dzisiaj właśnie chciałbym zaprezentować pierwszą gierkę, tak więc zaczniemy sobie dzisiaj naszą przygodę. W skrócie, o co tutaj chodzi? Mianowicie mamy tutaj ilość pieniędzy, ilość specjalnej waluty, którą zdobywamy rzadko, ale możemy ją też dokupić za prawdziwe pieniądze, oraz ilość energii, którą możemy sobie zwiększać poprzez rozrost miasta. Ogółem sobie gram na czystym koncie, więc będziemy grać od absolutnie zera i mam nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu. Jeżeli tak, dajcie znać tutaj poniżej w komentarzach, łapkując, komentując, subskrybując. Zobaczymy, jak bardzo wam się ta seria spodoba. Dobrze, na sam start nasz King, król małpek wita nas w mieście. Witaj w naszym wielkim, nowym Monkey City. Ale ten teren jest otoczony wielkimi balonami, sterowcami, innymi pierdołami. Musimy się po prostu przeciwstawić i starać się o rozrost miasta. Głównie chodzi o to, że każdy tutaj kwadracik malutki, kursor widzi się akurat na ekranie, to jest jedna walka z balonami. Im dalej będziemy rozrastać nasze miasto, tym będą trudniejsze właśnie fazy z balonami. Będziemy musieli grać dłuższe tury i pokonywać przeciwników. Zapomniałem też wspomnieć, że w grze też jest multiplayer, więc będziemy mogli zagrać, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Dobrze, klikamy next. O, tak jak właśnie pokazał tutaj nasz król, możemy sobie tak przewijać. Czy mogę sobie jakoś oddalać? Chyba na razie nie mogę. Let's find out how tough these balloons are. Czyli jak widzicie, mówiłem, ops, tutaj mamy pierwszą walkę. Stopień trudności jest przedstawiony w 5 kropkach i to też w zależności od koloru będziemy wiedzieć, czy jest bardzo trudno, trudno, łatwo i tak dalej. Jak również widzicie, tutaj mamy chatki właśnie z tymi rzutkami. To oznacza, że u nas w mieście mieszkają małpki najbardziej podstawowe, takie, które zabijają zwykłe balony. Tutaj farma przynosi nam zysk co kilkanaście minut. W tym wypadku moglibyśmy, ale później to zrobimy, podnieść 500 dolarów. I te dwa budynki nie są mi jeszcze znane. Wiem, że wiatrak na pewno przynosi energię. Dobrze, zacznijmy tak więc walkę. Rozpocznijmy. O! Przed rozpoczęciem każdej walki tutaj mamy opis terenu. Będziemy walczyć na trawiastym terenie, łatwy poziom. Z jakimi zasobami pieniężnymi będziemy rozpoczynać? I jakie tutaj nasze postacie, oczywiście na razie ich niestety nie mamy, są najbardziej tutaj wykorzystywane przeciwko balonom. Okazują one słabości tych balonów, więc można tymi postaciami bardzo dobrze tutaj przechodzić te plansze. W zamian dostaniemy 10 gwiazdeczek i ponad 110 końców, więc myślę, że nie będzie źle, więc zaczynajmy. Dobrze, generale, balony atakują, więc musimy je pokonać. 350 pieniędzy, 20 życia, czyli jeden czerwony balon odejmuje jedno życie, niebieski balon bodajże odejmuje 2 życia i tak dalej, więc nie możemy pozwolić, żeby stąd przedostał się balon aż tutaj na sam dół po prawej stronie. Mamy dwie małpki, więc rozpocznijmy grę. O co tutaj chodzi? Przeciągamy w miejsce małpkę i możemy ją nawet ulepszać, ale do tego zaraz przejdziemy. Ta małpka powinna starczyć. O, i pierwsza runda. Mamy 3 rundy w tym wypadku na tej planszy. No jak widzicie, balony już zaczynają atakować. Jednakże nasza dzielna małpka już tutaj je przebija, więc tutaj absolutnie nie ma niczego trudnego. I dostajemy oczywiście pieniądze za każdy rozwalony balonik, więc będziemy mogli stanowczo sobie ulepszać, jak i sobie stawiać kolejne małpki. Widzicie co, nawet sobie trochę przyspieszę. O, bardzo dobrze, że można tutaj przyspieszać. I teraz możemy sobie postawić drugą małpkę. Właśnie w tym miejscu, jak tutaj nasz generał rozkazuje. No i widzicie, jak pięknie, szybko tutaj wszystko idzie. Runda druga się zakończyła. I zobaczmy, co tutaj będzie w tej trzeciej rundzie. Czy będą jakieś mocniejsze balony, może te niebieskie? Ale nawet jedna małpka daje sobie radę. Czy możemy je ulepszyć? Na razie nie, więc jeszcze do tego będziemy sobie wracać. O, przeszliśmy. Jak bardzo fajnie. No i odzyskaliśmy teraz teren,
ale na sam start zobaczmy, ile czego dostaliśmy. 10 gwiazdek, 130 monet i przez to, że nie straciliśmy żadnego życia, dostajemy jeszcze dwa czerwone baloniki. To są takiego typu chyba kryształki. No i w zamian dostaliśmy Grass Terrain, czyli tutaj sobie teraz możemy rozbudować nasze miasteczko o jakąś chatkę, o farmę, jeżeli miałbym tutaj cztery dodatkowe jeszcze pola, wtedy mógłbym sobie zyskiwać więcej pieniędzy. I tutaj nasz król teraz wskazuje, żebyśmy podnieśli 500 monet. Teraz mamy 1500. A, dobrze, to już chyba troszkę wiem, czemu 1500, a nie 1600, ileś tam. Teraz wypełniliśmy cały pasek, więc nasz bank jest jakby pełny. Tak więc powinniśmy teraz móc wybudować kolejny domek dla naszych małpek. Kosztuje 100 monet. Czas oczekiwania to 5 piorunków i też chyba będziemy mogli jakoś dokupowywać. I 50 gwiazdek. Okej, to są nasze koszta, więc postawmy być może... Powiedzmy, że tutaj. Zachowajmy tutaj naszą symetrię. Zaraz postawimy sobie dodatkowe ścieżki tak, żeby to ładniej wyglądało. Oczywiście możemy tutaj czekać te 50 sekund, jednakże wykorzystajmy darmowego balona, żeby super małpka wybudowała już ten domek. I jak widzicie, już będziemy mieć po prostu 3 małpki do atakowania balonów. Otrzymaliśmy tutaj questa, nawet są w tej grze questy. Będziemy je sobie raz po raz wypełniać, ale zobaczmy, co ta małpka chce. Małpka prosi nas zapewne, abyśmy wybudowali akademię, abyśmy mogli upgrade'ować nasze małpki w przyszłości, czyli teraz musimy zdobyć teren, wybudować akademię Mankey i zbadać jeden upgrade, jedno ulepszenie do naszej małpki. Wtedy będziemy podczas walk móc ulepszać te małpki za pieniążki, tak więc to jest bardzo fajna sprawa. Czyli mamy po prostu po kolei kroki podane tutaj. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Już 141 monet możemy odebrać, chociaż pewnie odbiorę tylko 100, zgadza się. Jak widzicie, tutaj na samej górze mamy same wulkany. Tutaj bardzo łagodny teren mi się wydaje, chociaż wodnisty nie będzie, uważam, jakimś najlepszym. Tutaj jest rozbity sterowiec, to będzie chyba boss nawet. Skrzynkę skarbów sobie później zagarniemy. Ale jak widzę, kolejny sterowiec sobie tutaj leży i tutaj jest małpka, którą sobie za jakiś czas uratujemy. To jest nasz poziom pierwszy. Nie to kliknąłem, chciałem w poziom kliknąć, ale nic się nie dzieje. Zobaczmy, niesamowite jest to, jakie tam są już balony. O Jezu, jakieś ceramiczne, to jest też specjalna plansza. Dobrze, myślę, że możemy pójść ponownie do trawiastego terenu, chociaż zobaczmy, czy w lesie nie będzie trudniej. Ja myślę, że tutaj możemy skorzystać. Tak więc rozpocznijmy ponownie. Jest inna troszkę trasa, ale bardzo, bardzo podobnie będzie, ponieważ znowu faworyzowanymi są samolociki, chyba maszyna od lodu? Szczerze nie pamiętam, ale zaatakujmy ten teren. Ciekawi mnie, ile będzie rund, ale już zacznijmy tutaj stawiać. Oczywiście w tym miejscu będziemy stawiać te małpki, ponieważ jak widzicie, są tutaj takie zaokrąglenia. Będziemy mogli zwiększać zasięg strzelania naszych małpek, ale to też później to związane z upgrade'ami. Docelowo w grze możemy mieć maksymalnie 4 upgrade'y. Na razie żadnego z nich nie mamy odblokowanego, tak więc nic niestety na ten moment nie zrobimy. Kolejnej małpki niestety nie mogę obecnie kupić, ale na razie jedna małpka da sobie radę. Zresztą zaraz sobie właśnie dokupimy, bo jeszcze po skończonej rundzie dostajemy dodatkowo kilka pieniążków. Rozpocznijmy rundę drugą, ale to będzie naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Woli ścisłości jeszcze sobie dodajmy trzecią mapkę, żeby było śmieszniej, bo i tak to nie jest ważne, z jaką ilością pieniędzy zakończymy. Ważne, żebyśmy nie stracili żadnych żyć. Więc ta faza nie jest jakoś wybitnie trudna. Są same czerwone balony, które są na strzała i w tak prosty sposób ponownie wygraliśmy. I co w zamian otrzymujemy? 10 gwiazdeczek ponownie, 130 końców i 2 kryształowe balony. Super! Teren zdobyty będziemy mogli tutaj właśnie chyba teraz położyć. O, teraz mogę sobie sprawdzić jakieś statystyki. Czy będę mógł teraz sobie położyć właśnie tą akademię? Mamy tutaj rodzaje budynków. Moglibyśmy sobie nawet położyć ninja małpkę, ninja bomb range, czyli takiego kanona. Mankey Village, który coś nam pomaga. Potrzebujemy tutaj wyższych poziomów, żeby resztę odblokować. W tym Super Mankey Village, a to jest najlepsza małpka w grze, szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy Mankey Academy, tak, czyli będziemy teraz mogli ulepszać. Tak więc poproszę bardzo Mankey Academy, zachowam tutaj symetrię i znowu będę ścieżki tutaj stawiał. Tak więc to jest z głowy. Ile muszę czekać? Muszę czekać 5 minut. Poczekamy te 5 minut.
zaatakujemy może jeszcze inny teren po drodze i dzięki temu położymy kolejny budynek, tym razem z ninja małpkami. Możemy przejrzeć również gazetkę, w której mamy do kupienia skrzynki. Nie jestem pewien, czy będę otwierał i kupował skrzynki, zobaczymy, ale tutaj jest dużo reklam, więc one nas za bardzo nie interesują, oczywiście te oferty na skrzyneczki. Dobrze, pograłem jeszcze sobie chwilę, poczekałem aż tutaj wybuduje się budynek. Zdobyłem jeszcze jeden kwadracik, więc całe nasze miasto jest teraz prostokątem i postawiłem tutaj budynek związany z ninją, tak więc będziemy mogli jeszcze postawić sobie ninja tutaj i używać go w walce. Budynek jest gotowy, żeby potwierdzić właśnie tą gotowość, klikamy tutaj łapkę w górę. I mamy level up, super! Bardzo fajnie, cieszę się, dostaliśmy 4 kryształowe balony i teraz będziemy rozpoczynać każdą rundę w grze z wartością 450 monet, tak więc będziemy mogli stawiać dwie fajne małpeczki na sam start, dostajemy jeszcze plus 5 życia do każdej planszy, no i otrzymujemy od razu bonusowe jeszcze 100 końców. Teraz możemy wykorzystać moment, żeby ulepszyć sobie naszą małpkę, przechodzimy to tutaj. Jak widzicie, po prawej stronie mamy listę budynków, które po prostu posiadają upgrade dla danych małpek. Mamy tutaj też akademię dla naszej zwykłej małpki. Mamy pierwszy upgrade Long Range Darts Research. Płacimy 200 monet, niestety znowu czekamy 5 minut, ale przeskipujemy sobie te 5 minut oglądając reklamę, ale oczywiście wycinam to. Dobrze, jesteśmy już po reklamie, możemy teraz już zatwierdzić i dostaliśmy troszkę expa. Zakończyliśmy questa przy okazji, dostaliśmy 100 monet. Tak więc super, teraz będziemy mogli upgrade'ować naszą małpkę. Dodałbym jeszcze Sharp Shoots, ale to już na pewno będziemy sobie w kolejnym odcinku testować. Jeszcze spróbujmy sobie jedną planszę przejść. O, przy okazji skończyło się już tutaj z ninjami. Tak więc bardzo super, trzeci poziom, kolejne profity, 125 monet, 4 balony kryształowe i teraz będziemy zaczynać z 550 dolarami rozgrywkę i 30 życiami. Myślę, że jeszcze możemy sobie pójść, powiedzmy, do lasu? Takiego pełnego, dużego lasu, ale tutaj jest poziom bardzo łatwy. Wziąłbym jakieś większe wyzwanie na teraz. Czy po skosie możemy iść? Chyba tak, ale zobaczmy jeszcze. Tutaj już za duże wyzwanie jest, ale myślę, że możemy... O, nawet tutaj spróbować, patrzcie. Tutaj mamy już zielone i niebieskie balony, tak więc będzie tutaj bardzo ciekawie. Trasa jest nawet bardzo dobra. Niestety nie będziemy brać niczego, chociaż moglibyśmy jakieś dodatkowe pierdoły brać, ale gramy czysto, bez kupowania przedmiotów. Teraz na start musimy niestety pierwszą małpkę położyć, powiedzmy, gdzieś tutaj. Nie jest to głupi pomysł. I od razu dać upgrade kosztujący 90 dolarów. Bardzo mało. Klikamy OK i już mamy inny wygląd małpki, nawet jest inny obrazek zupełnie, no i teraz będzie strzelała ta małpka o wiele lepiej. Zacznijmy rozgrywkę, po ile koszt idzie Ninja Monkey? 500 dolarów, nie jest źle. Mam nadzieję, że on tutaj będzie dawał radę wszystkie pokonywać małpki, ale jednak muszę sobie dodać jedną kolejną małpkę. Mam nadzieję, że on tutaj zdoła, a trzasnął tutaj, dobra, nie ma absolutnie problemu. Zaczynamy kolejną rundę. Jest ich 5. Mam nadzieję, że wygramy to bezproblemowo. Możemy za 5 kryształków postawić sobie jeszcze kolce, a za 10 chyba wzmocnić sobie nasze małpki, ale nie będę z tego również korzystał. Poczekajmy, aż zdobędziemy 500 monet, bo Ninja Monkey bardzo, bardzo się przyda. Z nim na pewno wygramy każdą rozgrywkę. Pewnie na 5 rundę idealnie tutaj przyjdzie. O, już są zielone. Jest nieciekawie. Ale jednak dajemy sobie radę. Bardzo dobrze. Oj, niestety straciliśmy trochę życia. Oj, oj, oj. Ale dobrze. Ninja Monkey tutaj wszystkich zniszczy. Patrzcie, jak szybko shurikenami strzela. Żadne balony tutaj nie będą zagrożeniem dla nas. Mogłem od samego początku to postawić, no ale niestety kazano małpkę zwykłą postawić na sam start i ulepszyć. Trudno. Ale mimo tego wygrałem planszę, dostaliśmy 30 expa i 154 monet, straciliśmy troszkę życia. Mówi się trudno. Teren zdobyty i zobaczymy w następnym odcinku, co tutaj sobie wybuduję. Tak więc myślę, że to byłoby na tyle. Zobaczymy też w kolejnym odcinku, jakie tutaj mamy kolejne questy do wykonania. Więc mam nadzieję, że pierwszy odcineczek z Bloonsów wam się spodobał. Było dzisiaj bardzo łatwo, ale to był taki... To była bardziej taka pokazówka, bardziej tutorial, o co tutaj chodzi, z czym to się je. Więc jeżeli chcecie więcej Bloonsów na kanale, dajcie znać poniżej, tak jak mówiłem, łapkując, komentując, subskrybując. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, hej hej!